Dzisiaj zobaczymy, kto trafi do nieba, a kto trafi do piekła. Schody prowadzące wysoko do góry, tam jest piekło po prawej, po lewej niebo. I zobaczymy, kto z moich przyjaciół trafi do piekła albo do nieba. Do nieba trafiają dobre osoby, a wy byliście złymi. Czyli pójdziecie do piekła, do piekła pójdziecie, nie, 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 nie. Bo nieba chcę. Wyrzuciliście mnie z wioski, ja wszystko pamiętam, ty mnie, Alek, wyrzuciłeś, Patrycja mnie wyrzuciła, Sebek, ty też mnie wyrzuciłeś. No. Ja nie zawiniłem to. Ale Patryk jedynie mnie nie wyrzucił, Patryk był ze mną cały czas. No właśnie, Smajslu, były cały czas z tobą! Smajslu team do białego rana, widzowie! A inni niech idą do piekła. To ty gadasz! Do piekła z wami wszystkimi! Nie chcę. A ze mną do nieba! No właśnie, ej, kto trafi do nieba, a kto trafi do piekła, to się okaże. Robimy wyścig na beczkę w górę, dawajcie wszyscy razem. Kto będzie szybszy? Ścigamy się do sądu. Sąd jest tam na środku i zobaczymy, kto będzie szybszy. Widzowie, po wielkich schodach, czy zdążycie klejnąć apeczkę w górę, zanim my wszyscy razem wbiegniemy wysoko do góry po tych schodach? Zobaczymy, kto będzie szybszy. Uwaga, przygotujcie się, klikajcie apeczki za 3, 2, 1. Start, ścigamy się z widzami, biegniemy, zadawajcie, przyjaciele, szybko, rura, kto będzie pierwszy? Sebek wygrał. A Alek był drugi. Wygrałem. Ale byliście szybcy. No dobra, no to w takim razie, kto z was wygrał, widzowie? Czy kliknęliście apeczkę w górę? Napiszcie w komentarzu, kto zdążył. A teraz mamy po prawej stronie niebo, jak pięknie, kolorowo. Ej, a za to, że ja wygrałem z widzami tam... na apeczkę w górę, to nie, mogę tu iść będzie tutaj właśnie ktoś musi usiąść na sąd. Czyli ktoś musi być albo diabłem, albo właśnie aniołem. A po lewej mamy piekło, tam się pali ogień. No i teraz pytanie, kto gdzie trafi? Gdzie chcecie iść? Do nieba, ja już się ustawiam. Ej, ja co tutaj... już, do nieba, nie ma. Ej, nie ma sobie wybierania. Ja już tutaj czekam. Wszyscy chcą do nieba, czyli się boją piekła. Albo może byście chcieli tutaj, co wy na to? Ja podziękuję. Ja też dziękuję. Do piekła pójdziemy, ale już do piekła. O nie. Co jest? Tak, jestem Smajslu diabeł i wam rozkazuję. Byliście wszyscy zły, źli. Nie wpuściliście Smajsluła do wioski, wyrzuciliście go, więc idziecie wszyscy do piekła. Nie. Prawie. Ej, Smajslu, ja nie idę, przecież cię uratowałem. Co ty oszalałeś? Smajslu, jestem team do białego rana. Weź mnie do nieba wpuść. Please, Smajslu, ja chcę do nieba. Nie wiem, czy cię wpuszczę do nieba, powiedziałem. Nie wiem, słyszysz? Teraz ja usiądę tutaj. Usiądę tutaj jako diabeł i będę wybierał, kto idzie. Czekaj, co jest? To jest za małe dla mnie. Wybierzcie mi fotel, za mały fotel dla mnie jest. Czekaj, dobra, ja już tutaj ci daję ci. O, a teraz jestem aniołkiem. O, aniołek. Kto chce przejść do nieba? Ja byłam dobra, ja teraz do nieba. Teraz jestem aniołkiem, wpuszczę jedną osobę do nieba. Jestem jedyną dziewczyną, ja chcę! A widzowie, możecie wejść na mój sklep! Smajslu.pl, widzowie, wbijajcie na sklep fajne poduszki! Smajslu, sklep fajny jest! Wbijajcie zobaczyć se poduszki, koszulki, bluzy! Ej, dobre, co widzowie? Możecie sobie zacząć właśnie mój sklep z gadżetami, ubraniami dla was. Do każdego zamówienia dołączę swoje zdjęcie z autografem. Smajslu.pl, pierwsza linia w opisie, to jest mój sklep. Teraz słuchajcie, no teraz ja jestem aniołem i ja będę też diabłem. Wybieram, kto idzie. Dobra, no to w takim razie zobaczymy, kto pierwszy przejdzie. Może, wiecie co, wszyscy pójdą tam do złego albo może do dobrego. Uwaga, siadam i teraz losujemy, wybieramy. Kto gdzie pójdzie? No mówcie teraz. Mówcie, gdzie byście chcieli. A dlaczego, Sebek, dlaczego chciałbyś pójść do nieba? Mów. Bo ja na to zasłużyłem i tam jest tak biało, jak i u mnie w głowie. Dlaczego chciałbyś pójść do nieba? Powiedz, bo do, jestem powiedz słodki, dobrze, miły, jak powiedz źle, nie kłamie i w ogóle. Bo tam nie pójdziesz. Dlaczego? Aż powiedz dobrze. No powiedz dobrze. Czy gdzie idziesz? No dobrze. No gdzie? No mów. No tutaj, do nieba. No ale mów dlaczego, wyjaśnij to, musisz się wytłumaczyć. No to słuchaj, bo ja jestem miły, nie wyzywam, nic nie robię, nie kłamię, wszystko tak dobrze robię. Co? Jesteś miły? I dla Smajslowa też jesteś miły? Nic nie zrobiłeś Smajslowi? Tak, zawsze byłem. No to no dobra, tłumacz się dalej. Co, jaki jesteś? Mów dalej, opowiadaj o sobie. No, no dobrze, mów, żebym cię wpuścił do nieba. Jestem opiekuńczy, jestem, nie wiem co dalej ci
powiedzieć, mam, ale naprawdę zasługuję na to. Opiekuńczy, ty jesteś miły, jak Smajslo, a wywaliłeś z wioski. Ty kłamiesz, ty... To nie byłem ja. Wywaliłeś Smajslo z wioski, kazałeś mu opuścić i pójść do lasu. Smajslo musiał tam mieszkać w lesie. Wszystko pamiętam, idziesz do piekła. Do piekła masz pójść. Jak to? Dlaczego? Do piekła! Sebek trafia do piekła, bo skłamał! Więc Sebek, ustaw się tutaj i stój, czekaj! Na stołku. Albo wiesz co? Już wejdź do góry! Już masz wejść do góry! Tak, Sebek na idzie. Razie. No, także idź do piekła, zaraz sam do ciebie przyjdę. Następna osoba! Następna, proszę mi tutaj, muszę iść, czekajcie, muszę tu się ustawić. Ja bym chciała pójść do nieba! Dobra, gdzie chciałabyś pójść, Patty? Gdzie? Do nieba bym chciała pójść, uważam, że na to zasługuję, bo jestem dobra i miła, jestem dziewczyną i zawsze pomagam chłopakom, jestem Patrycja, tylko jedyna. Patrycja powiedziała, że chce iść do nieba, bo pomagasz, jesteś miła, tak? Pomagasz tak, wszystkim dookoła. Tak, robię dobre obiadki, w ogóle dbam tu o wszystkich i jestem jedyną dziewczyną na wiosce. Aha, pomagasz jestem dla wszystkich. Jestem dobra. Ale jesteś miła, ja cię kręcę. Tak, naprawdę, o wszystkich dbam i nie A gotujesz chcę, żeby... obiadki i robisz jedzonko, wszystko? Tak, robię obiadki i staram się, żeby nikt nie był smutny. Aha, i słyszycie? Zawsze kogoś Patrycja robi dla wszystkich obiadki. A powiedz mi, czy robiłaś dla Smajsloa obiadki, gdy był w lesie? Jak wyrzuciłaś Smajsloa? No nie, ale ja przyznam, to nie był mój pomysł, żeby go wyrzucić. A robiłaś kanapki, jak Smajsloa był w lesie? Robiłaś, nie, robiłaś? Nie robiłaś żadnych kanapek, skłamałaś! Idziesz do piekła! No do piekła nie, idziesz. Dlaczego ja się tak starałam? Kłamiesz, wszystko mówisz źle, idziesz do piekła jak nie, Sebek! Wyrzuciłaś swego przyjaciela do lasu! I za to musisz ponieść konsekwencje! Do piekła z tobą, ale już! Do piekła! To na razie! A teraz kto chce iść do nieba? Ja chcę! O, ty ale chcesz pójść do nieba? No tak, a do czego miałbym nie iść? A powiedz dlaczego? Dlaczego chciałbyś pójść do nieba? Dobrą osobą. Jesteś dobrą osobą, ale mów coś dalej, wytłumacz się. Co zrobiłeś dla Smajsloa też mów. Jakie rzeczy robiłeś dla Smajsloa? No, ja dużo jestem mów. Szczery, ja nigdy nie kłamię. Czasami Smajsloowi pomagałem. Pomagałeś Smajsloowi, a przy czym? Tak. No czasami potrzebował tutaj, żebym, nie wiem, bloczek mu jakiś dał, no to akurat miałem, to mu dawałem zawsze. Aha, no nie wiem. Jak spadł, to podałem mu rękę, żeby ten wstał. Czyli dalej. Pomagałeś Smajsloowi przy wszystkim? No nie przy wszystkim, bo czasami się pokłóciliśmy, ale tak to zazwyczaj byłem w większości dobry. W większości dobry byłeś. Opowiadaj dalej, no. No słuchaj, ja jestem tego człowiekiem, każdemu jakby się zdarza popełnić błędy, nie? Ale jesteśmy tylko ludźmi, co nie? Kłamiesz! Nie pomagałeś Smajslowi! Idziesz do piekła! Idziesz jak do piekła! Nie? Wyrzuciłeś Smajslowa i idziesz do piekła za to, że byłeś zły i kłamiesz! A ludzie, którzy kłamią, trafiają do piekła. Ale już do piekła powiedziałem! Ty kłamczuchu! Idź do piekła! A ty? Co z tobą teraz? Co z tym zielonym ufolutkiem? Patryk, gdzie chcesz pójść? No, gdzie chcesz pójść? Smajslo! Nie, ja nie chcę do piekła! Ja ci pomagałem, tyle nie pamiętasz, to ja byłem z tobą w lesie! Smajslo, team rządzi! Ja zawsze powtarzałem! Smajslo, team! Nie pamiętasz, to ja mieszkałem z tobą w lesie! To ja ci przy wszystkim pomagałem! A tamci twoi przyjaciele byli źli, nas wywalili wszystkich! Ale pamiętasz, Smajslo, team rządzi do białego rono! No właśnie, ciekawe. Gdzie mam go wpuścić? No dobra, no to w takim razie tak. Jestem aniołkiem i masz rację. Masz bardzo dobrą rację. Nie skłamałeś. Idziesz do nieba. Zapraszam ciebie. Dzięki Smajslo, idę do nieba. O, niech twoi przyjaciele spłoną w piekle. Idę sobie do nieba. Idę sobie do nieba. Jak to fajnie. Jak to kolorowo. Ej, co to jest? Co to jest? A można to zjeść? Jakie dobre. Ile to jedzenia? Ile to zabawy? Jak fajnie, ale super. Aż to chcę zostać na zawsze.
No, bo niebo jest dobre. Niebo jest dobre dla wszystkich. Ale idziemy zobaczyć pierwsze do piekła. Co robią moi przyjaciele? Idziemy teraz do piekła. Czyli jako diabeł. Idziemy do nich zobaczyć, co robią moi przyjaciele w piekle. Halo, przyjaciele, co robicie? Jesteście w moim domku? O, Smajslo, przyszedłeś, jeszcze nie wchodziłem bez pytania. Wy kłamcy, jesteście w piekle teraz. I tutaj macie żyć w piekle, macie wszystko czarne. I macie teraz... No to nie jest ładne, macie takie czarne. Się, że śmierdzi. Patrycja, masz umyć naczynia, chodź tu. Będziesz... naczyń! Będziesz myła naczynia w lawie. Patrz na to, co ci teraz rzucę. Uwaga, biorę lawę, bo ja wszystko mam tutaj, patrz, biorę lawę. I myj naczynia w lawie. W lawie myjesz naczynia, w lawie, nie w wodzie, bo w wodzie się myje naczynia, ale w piekle myje się w lawie i myj w lawie wszystkie naczynia. No dobra, no już, dobra. I tak masz myć, rzucaj je do lawy i tam myj rękami swoimi. Rękami, właśnie do środka powiedziałem, masz to mycie rękami. Do środka? Tak, masz myć rękami w lawie. O tak, nie! Myję. Umyła naczynia. Gdzie jesteś? Ale umyła naczynia, widzieliście jak ona umyła naczynia? Dobra, tak, widziałem. Rozkazuję. Nie, to nie znaczy, że jak ona wypada, to nie znaczy, że ona wyszła z piekła. Patty, wzywam cię tutaj, ja ją zaraz wezwę, niech ona tu się pojawi. Poważnie, ona ma tu być, zaraz tu ja przybędzie. Ja już jestem tutaj. No, w piekle to nie ma, to znaczy jak jakaś osoba wpadnie, to nie znaczy, że wyjdzie z piekła, nie? No, a gdzie ona jest? Patty, chodź tutaj. No, a teraz robimy walkę, Teraz robimy tutaj walkę na moby. Chodź, Alek, będziesz się mierzył, jak przegrasz. Dobra. Ze Sepkiem. O, Patty przyszła. No i teraz macie walkę robić ze Sepkiem, dlatego, że byliście źli i trafiliście do piekła. Rzucę wam teraz moby, biorę moby jakieś różne, czekajcie. Mam z nim walczyć, czy przeciwko niemu? Nie. Będziecie walczyć przeciwko mobom, których sobie tutaj postawię. Weźmy sobie tego, okej, co jeszcze mogę tego postawić? Dobra, tego jeszcze weźmy, dajmy sobie. Okej, jesteście gotowi na to? Tak, jesteśmy gotowi. Nie, dobra, no to teraz zobacz, zacznę na to. Uwaga, postawię wam 3, 2, 1 i bijcie się z nim, bijcie się z nim, jak dostaję, macie go rozwalić. Rozwalcie go. Nie mogę podejść do niego. Rozwalcie nawet. Go. Macie czekaj, rozwalić. Ale nawalam go, wygramy. Co się tu dzieje, proszę państwa? Patrzcie, oni się biją. Niedźwiedzie atakują. Juka, fajna zabawa, oni się nawalają. Czekaj, niedźwiedzie się biją. Ci, co to to robi? Ten, co? Co tu się dzieje? Tak jakby lubią się bić. O, jak, Alek, masz wygrać, Alek, dobra, Alek, to pomogę ci. Masz miecz, czekaj, dam ci, masz tu miecz i teraz rozwalcz. Dasz miecz, mieczem dasz radę. Bierz miecz, pokaż im, kto rządzi. Alek, pokaż, dajesz, nawalaj. Ja nie mogę trafić nawet. Co się tu dzieje, Alek się bije jakoś. Sebek, pomóż mu, dam ci miecz, pomóż mu. Masz mieczyk, dawajcie go, macie go rozwalić. Dawaj go, we dwójkę. Rozwalcie go, dobrze. Ciśniemy go. Oj, sorka, kichnąłem. Diabeł kichnął. A czekaj, bo Patry się atakują. Mnie atakują. Diabeł kichnął. Kto napisze mi na zdrowie, widzowie? Kto napisze diable na zdrowie? Ja ci nie napiszę, bo jesteś zły. Okej, teraz mam dla was coś innego. Chodźcie za mną. Chodźcie za mną teraz, chodźcie tutaj. Idziemy teraz do tego przejścia. Macie to wszystko przejść tutaj. Tutaj wam rozkazuję. Macie chodzić przez ten parkury i tak dalej. Tutaj chodźcie do mnie. O, tu jest. Patrz, tu jest Smajslu Anioł. Ej, patrzcie, to jestem ja, Smajslu Anioł. Ty, jestem podobny do anioła, nie? Zobaczcie. Jestem aniołek, Smajslu, ja cię kręcę. Patrz, jaki aniołek ze mnie. Ładny no, aniołek? Niezły, no. Wygląda tak samo jak w Minecrafcie, nie? Patrzcie. No identyczny normalnie. Identyczny XD, jeden do jednego. A to jest moja twarz. Bluzy z Smajslu są dostępne, widzę. Możecie sobie mieć takie bluzy na moim sklepie smajslu.pl, sobie zobaczcie. Okej, dobra, idziemy dalej, chodźcie. I teraz musicie to wszystko przechodzić, dobra? Wy przechodźcie, a ja lecę do nieba zobaczyć, co się dzieje z Patrykiem. Dobra. No to tutaj przechodźcie, to wszystko macie przejść do samego końca. Idziemy. A ja lecę do nieba zobaczyć, co jest z Patrykiem. Patryk, co robi Patryk? Zobaczmy, co on robi w niebie. Jakie mamy piękne słoneczko, jak ja się
fajnie opalam. O, jak dobrze, tak dawno się nie czułem. O, Smyslo, cześć Smyslo. W niebie jest tak super, ja się tu czuję jak nigdy dotąd. Ale tu jest super, ja tu chcę zostać na zawsze. Na zawsze! Ja tu będę miał co robić, zobacz, mam tu domek, pieska, będę miał se peska. Jeszcze tutaj mam leżaczki, tu se mam to, ja mam tyle rzeczy, ile chcę. No właśnie, masz, bo jesteś w niebie, pomogłeś Smyslowi, a przyjechałeś się na tej zjeżdżalni wodnej, zobacz jak ona jest duża, długa. Co? To była zjeżdżalnia wodna? Ja nie widziałem! Jaka super rośna! Ja chcę na niej zjechać! Już się spinam! Idę do samej góry, do samej góry! Ale tu jest super! Zjadę se! Patrz, zaraz se zjadę! Se tylko wezmę łódkę! Na łódce zjadę, to będzie jeszcze szybciej! Ej, to będzie dobre! To zaraz patrz! Patrz, Smyslo, jak ja zjadę na łódce! Ej, to będę tak szybko płynął, jak nigdy! No uwaga! Patrz na to! Zjeżdżam! Uwaga! Z drugiej śledzie! Patryk płynie! Ale było ekstra, dzięki! No, to było bardzo super. Dobra, okej, to teraz chodźcie, wzywam wszystkich. Ja idę teraz zobaczyć, teraz zamienię się w tego diabełka. Idę zobaczyć, co moi przyjaciele. Czy oni przeszli ten cały parkour? To właśnie będzie ciekawe. Czy oni przeszli cały parkour? Idę teraz z diabełkiem zobaczyć, co oni zrobili tutaj. Moi przyjaciele... Co się... co się stało? Co jest? Jak ja to możliwe, że opadłem? Ty, co się tu stanęło? O, pojawiłem się. Ty, ja padłem, to niemożliwe, ja padłem. Ja nie wiem, jak to się stanęło. Dobra, gdzie oni są? Przyjaciele, gdzie jesteście? Przyjaciele, ja gdzie jesteście? Na końcu jesteśmy. O, przyszliście. Udało się. O, daliście radę, wow. Dało i tu są się, jakieś tak. Dziewczyny. Co to są za dziewczyny? No i to jest mój kład tutaj. Ej, wow, jakie tu dla dziewczyny są i kład jeszcze. Wow, dobra. Ej, ale nie te dziewczyny, co? Ja nie chcę, to jest to ważnego. Daję wam teraz propozycję dla wszystkich. Możecie stąd wyjść z piekła i z nieba pod warunkiem, że opuścicie moją wioskę. Ale jak opuścicie? Ta decyzja jest za trudna. Jak opuścicie wioskę, to wtedy możecie wyjść z piekła. Co wy na to? Co na to? Nie, ja nie chcę ani tego, ani tego. No to musicie wybrać. No to opuszczajcie wioskę, jak zejdziecie na dół, no a inaczej do piekła wrócicie. Inaczej do piekła wrócicie. To trudna ta szybko. Decyzja. Trudna decyzja, idziecie na dół, idziecie na dół? No to dobra, no to idźcie, no. No dawajcie, no dawajcie i... szybciej, bo nie ma tutaj decyzja. No dobra, no. Dobra, i uwaga. O, Alek, może ty piekło? Czy też schodzisz? Dobra, ile do piekła. Ja Alek wybrał piekło. A oni schodzą i się wynoszą. No to na razie. No dobra, ja schodzę. Alek wybrał piekło, on se poszedł, a ci schodzą, wychodzą. A wy widzowie, możecie wejść na mój sklep smyslo.pl po koszulki, bluzy. Widzimy się jutro, odcinki są codziennie.